Bardzo jeszcze raz gorąco dziękuję wszystkim funkcjonariuszom, którzy wykonali swoje zadania w ten bardzo sprawny, profesjonalny sposób. Panie Wojtku, jak dokładnie wyglądało to zdarzenie? Od początku sytuacja wyglądała tak, jak podczas każdej kampanii. Przyjechaliśmy sobie zadowoleni, szczęśliwi, bo od samego początku bardzo dobry odbiór od mieszkańców. Gdzieś po 2 godzinach pojawiło się trzech panów obok naszego stanowiska, no i padły obraźliwe słowa. Po czym, gdy ja zwróciłem temu panu jednemu, który tam właśnie w naszym kierunku kierował te największe bluźnierstwa, aby się uspokoił, aby odszedł, nawet postraszyłem policją, no nie zareagował jakoś pozytywnie, pojawił się obok naszego stanowiska, wymierzył cios, popchnął, najpierw nie popchnął, później wymierzył cios, no i koleżanka Wiola obok, praktycznie to go rozproszyła tymi balonikami, zamortyzowała całe to uderzenie, gdzie nie dostałem, no, poważniej pobity, prawda? To może śmiesznie brzmi, ale jednak ten balonik uratował dużo zdrowia panu Wojtkowi, bo on zamortyzował całe uderzenie, które zsunęło się i poszło bokiem po twarzy. Po czym pan się oddalił i za chwilkę, kilka sekund, patrzę, pan wraca z wielkim, ja wyszedłem jeszcze w jego kierunku, aby go zatrzymać, przeleciał obok mnie i kopnął w całej siły w stolik, wyrwał cały blat praktycznie przykoziołkował koło głowy pani Wioli. No. I na spokojnie się oddalili. Ja byłem już wtedy w takim szoku, że nawet nie wiem, no poleciałem za nimi, zrobiłem zdjęcia, bo tak to nie mielibyśmy żadnych dowodów, nic. Nikt z osób nawet tam stojących no, nam nie reagował no, w taki sposób, jak powinno. Ja też chciałbym tak powiedzieć na przyszłość. No, to jest trochę przerażające, że dzień targowy, masa ludzi, obok stojące 2 inne komitety. W tym komitecie 2 postawnych mężczyzn i nikt nie zareagował. Nikt nie pomógł, nikt się nie wstawił, nikt nie próbował odciągnąć tych napastników. Czy choćby wybrać numer alarmowy? Cokolwiek. Ja myślę, że każda interwencja w tamtej sytuacji rozpraszająca tego głównego napastnika no byłaby pomocna. Bo tak jak powiedziałem, naprawdę niewiele brakowało, żeby stało się jakieś ogromne nieszczęście. To zostało potraktowane jako napaść na osobę prywatną? Tak, to w 2 kategoriach, bo jedna to oczywiście napaść na osobę prywatną, tutaj na pana Wojtka, a druga rzecz to zniszczenie materiałów wyborczych. No proszę sobie wyobrazić, że to jest czyn zagrożony do 5 lat. Ten młody człowiek, bo 26-letni, no, chyba nie zdawał sobie sprawy, jakie konsekwencje może ponieść. No, na takim etapie życia, to sobie życie zmarnować, bardzo nieodpowiedzialna rzecz, zagrożona 5-letnim wyrokiem, no ale z drugiej strony musi być ta surowość kary, żeby do takich incydentów nie dochodziło. Ja mam nadzieję, że wszyscy sobie przemyślą swoje postępowanie, bo tak jak powiedziałem, ja mam świadomość, że to się nawarstwia. Zaczyna się od hejtu, później zniszczono nam na przykład całą masę materiałów. Państwo wiecie, że w Bełchatowie tych naszych banerów cała masa zginęła, została pomalowana, czy też została pocięta. Nie tak uprawia się dyskusję polityczną. Nie w ten sposób. Powinniśmy ze sobą rozmawiać, dyskutować, debatować i używać argumentów i na te argumenty walczyć. Ale nie w ten sposób, nie przy pomocy takich brutalnych środków.